Yo! Witam wszystkich w dzisiejszym vlogu, nowym, pierwszym vlogu na tym kanale. Idziemy na konferencję. Czekam jeszcze na mojego ziomeczka Masbela, przyjaciela. Dzisiaj będzie się spełniał w roli operatora. No i co? Pokażemy wam to zza kulisów, jak wygląda. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Ale łapa siedzi. Nagrywamy jeszcze niestety starym sprzętem, bo paczka z nowym nie doszła, także ten vlog będzie miał taką jakość. No musicie przymrużyć oko i powiedzieć fajny, fajny, fajna jakość. A kolejny już naprawdę będzie profesjonalnym sprzętem kręcony, także no nic, musicie przeboleć. Ale wierzę, że przebolejecie. Podróż? No. To właśnie tak wyglądasz, jakbyś stał przez nas. Mam tak, że mi oczy jeszcze łzawią ze zmęczenia. Dobra. Tak naprawdę się popłakałem. To dziwne, bo masz na sobie śmieszne ciuski. Śmieszne ciuski. Śmieszne ciuski ten. A się popłakał. Tylko equal drip. Jeszcze chcesz też tutaj powiedzieć? Jestem głodny, jestem tu. Nie, nudzę się tu i nie chcę już tam iść. Ale w końcu będziesz mogli ręcznie disa odniesić. No jest ważne. Takie rzeczy są ważne. Nie będzie poddymiania. Będzie podstypianie. Mogliby podczyścić trochę ten pałac. Mogliby. A tu są fajne te kiblu w złotych tarasach. No. Zawsze jak idziesz się tam odlać do pisuaru, to masz ciekawostki napisane i sobie możesz czytać. Na przykład? No nie wiem. Jakieś takie totalnie głupie, no nie jestem w stanie tego spamiętać. Ej, zapytasz tej babki na szatki i tą laskę? Nie. Ja jestem uczciwym człowiekiem. Dobra, no dobra. Nie, powiem szczerze, myślałem, że będzie tu więcej wieżowców, a tu w tej Warszawie, no tutaj jakiś Mariot co BMT wchodził, ale nawet mi się tego nie chce pokazywać. Ten pałac całkiem w porządku, Maciek też całkiem w porządku. No i co? Dziękuję. Jest na czacie integracja. Hity tu dostarczam ja i cała moja mafia. My nie kręć, żeby formy nie było widać. Na pewno nie. Na pewno nie. No, paka formę, na pizze. Ja pierd***. Apollo, mówisz coś na badaniu geteologa? No, w każdym razie Maciek to Maruda i Pygmy Boysi i... K***a rzeka to jest, Maciek. Że mi się nie chce. Dawaj, walka z cieniem, jak Murański. Nie, bo kurs na mnie spadnie na fortunie, jak zobaczą co potrafię, także betujcie, póki jest 2.07 i jestem underdogiem, bo może się wymkną jakieś nagrania z treningów. Będzie jakiś Fortnite dance pod tą nutę? Robisz z nami dwóch wzorków, bo się bawisz sam. Eleczkę, tak deal, zapańczysz? No pokaż się jak wyglądasz, poczekaj, stój. Najpierw zacznijmy od twarzy. Pięknie wygolony, włosy na żel. Na pastę. Na pastę. Patrz, te są fiksy. I ten na tego. Nie, ale to jest za buciki chyba dałem 100, za spodnie 8 dyszek i ta koszula była najdroższa. On chyba z 280 kosztowała. Ale ona jest z takiego, zobacz, materiału. Pokaż. Taka, ona się nie gniecie. Wiem jaki to, jaki to. Polówki są czasami takiego. Czujesz, że oddychasz w ogóle. No, a nie w takiej koszuli, jak tak się zawsze gotujesz na weselach. Tak. Ciężko znaleźć dobrą koszulę i tą właśnie znalazłem i... I 300 wyta? No, 200 chyba 80. Nie no, kurwa, gil jest. I żyły na rękach? Kurwa, jakie karabiny. Bezcenne. Bezcenna jest taka forma. Dobra, klasa. Idziemy chyba, co? Dziękuję bardzo. No, jak nie ty. Coś do widzów? Nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze... A cieszę się, że tu jesteś? No, nawet się cieszę. Ale nawet tylko. No tak, wiesz, to mam mieszane uczucia. A gdzie ja będę siedzieć? Czy jeszcze tego nie wiadomo?
wiem, że to działa. Dobra, koniec dymu. Dobra. No nic, zimno tu jest. Głośniej mówić. Co? Musisz głośniej mówić. Będzie słychać. Zimno tu jest, to mnie f***a. Jaś Disa? Czemu tak powiedziałeś? Teraz przywitajmy kolejnych bohaterów. Na jednego z nich czekaliście naprawdę bardzo długo. Od pierwszej gali. Przed wami Hubert Dreciasty Wędka! Ocena wejścia. Jego? No. Cieniutkie. Cieniutkie. Ale moje będzie jeszcze gorsze. Moje będzie gorsze. A co to, bo co pokazać? No nie wiem. Nie wiem. Nie no, jest tak zimno, że ja zaraz wariuję przyjechać. Takie cichutkie jopka, dobra? Od Big Zeka będzie? Ja tak Div wylazł pierwszy, ty drugi, jak jest czujesz? Ostatni będą pierwszymi. Udało się? Nie wiem, tam chyba faktycznie więcej leje. Ocena? 7 na 10. To dość dużo. Jeszcze poczekamy na ocenę Big Jacka. Ale będzie miał ciepło. Musisz mleczko ci dolać. Kolegujemy, a wiesz, a podczas pojedynku będzie taka... Big Jack, jak kawa? Jak z ekspresu. Ocena? Z 5? Tak może być, no. Okej. Okay. Możliwe. Możliwe. A jak ci się ze sparingami spoko, czy tak raczej... Tak, tak. No ja mam bardzo dobry klub, bo tam Wiewiór trenuje, nie? O, także i parter fajnie, i strujeczka, jestem w dobrych rękach. Ale sobie gadają panowie. Wyciszymy, co mówiliście i wstawię napisy. Że zobaczę z panem Powłoskim na dwójce, to mocno mną wstrząsnęło, szok. Tak, takie coś. To żyje, nieważne. Sorry Twitch Administration. A pan Małaki streamuje na Twitchu, tak że no. Tak, streamuje. No już nie. Może jeszcze jakieś kontrowersyjne słowo? Że było do wykorzystania. Dobra, jedno pytanie, tak żebym się przygotował. Kontrowersyjne słowo, dobra. Diz wygra z Zonym w pierwszej rundzie knockoutem. Ale jestem underdogiem w tym pojedynku. Nie, czy wiesz. Mam 2,07 na mnie skurs. Okay. Mam 1,60. Będzie miał. Ale to bardziej chodzi o to, że po prostu on dłużej trenuje, że jakby dłużej trenuje. Tak. Nie no, ja się oczywiście nie mogę doczekać, bo jakby tam konferencja na pewno będzie fajnie, bo dużo się dzieje i ludzie chcą tego. Ale jestem ciekaw bardzo waszej walki, bo to jest takie zestawienie, które jest naprawdę interesujące. Ale też nie mogę się doczekać, ja już dzisiaj mógłbym walczyć. No. To zostawiam was i pamiętajcie, ja tylko żartowałem. Dzień dobry, wieści w kibla na dzisiejszym odcinku. Będzie recenzja. A tutaj, jeśli chcecie k***ska, to na mnie fajnie się trzeba. Spójrz do góry. Pochwal się widzom, jakie dwa misie kupili za 4000 zł. Jednego kupiłem mi z klikiem, a jedno NFT kupiłem tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy ktoś to odkupi. Bo ja w ogóle nie wierzę w to i to jest taki eksperyment mój. Dobra młody, a jaki masz kod w sklepie Fortnite? Ja nie gram Fortnite, ale jakbym grał, to by był Zonat. Płacisz za to. Nie idziemy tam chyba, wtedy nie wyjdę z powrotem. No jest sporo osób. Po konferencji będzie najwygodniej. Bo jest sporo osób, no byś musiał odmawiać. A nie można tak robić, także... No ale gościu nawet Fortnite nie grał. No, nie grał Fortnite. Co ty Fortnite? Kocham Fortnite. Dobra, idziemy na górę. Dobra Maciek, na świeżo przed wejściem. Tak troszkę się stresuję. Jest, jak ale tak 30% stresu. Okej, okay. W porządku, zajebiście wyglądasz. Tak? No, rozp***liś tak. I wychodzę pierwszy, to wiesz, to dodatkowy stres. Ale co, odpowiadam na pytania i tyle, nie? A jak się jakieś dymy wdrożą, no to lecimy za ciosem.
Zony Dis zapraszam do face to face'a. No i oczywiście was proszę o to wsparcie, bo Zony prosiło o to, żeby było to wsparcie, że to im pomaga, więc wielkie brawa, face to face, Zony Dis! Obaj panowie, coś się stanie. Jeszcze raz? Chciałbym, że coś się stanie. Nie, no nie. Oszczędzę cię. O, jeszcze teraz, a to dzięki. No jeszcze teraz, tak. Masz takie kolorowe kamień, papier, nożyce? Nie. Jeden pojedynek, jeden wynik. Tak. I tego się trzymajmy. Pozycja bokserska do publiczności. To pojedynek, na który czeka cały streamingowy świat. Siemanko, tu jeszcze takie podsumowanie całego wyjazdu nagram na chwilę. Dwa pytania, bo wiele osób mi zarzuca, że nie poddymiałem. I tutaj już przeczytam, bo wypowiadałem się na ten temat na Instagramie, także tutaj tylko doczytam, dlaczego tak jest. Nie uważasz, że to jednak dymienie przyciągnęłoby więcej nowych widzów? No i moja odpowiedź na to jest, nie wszystko kręci się wokół dymów, nie zależy mi na napływie kidosów na kanał. Co do napisania mają tylko JD na czacie, bo przez te 3 lata streamowania trochę mi się to przejadło. Szkoda, że niektórzy mają zablokowane głowę i nie chcą zobaczyć mnie w sportowej odsłonie tylko jako jakiegoś fejkowego zadymiarza, co stara się na siłę coś ukręcić, żeby zadowolić fanów dymienia. Za 2 dni zapomnicie o moim wystąpieniu na konferencji, jednak jakbym zaprezentował się jako kretyn, co na siłę dymi, zostałbym w pamięci na dłużej i byłbym źle postrzegany przez nowe osoby. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Stary Muran dymi na każdej konfie i co czytam potem w internecie od was na czacie, na Twitchu albo po prostu gdzieś tam w komentarzach, że jest debilem i ołopem, odklejeńcem i wy pewnie też byście tak pisali o mnie, więc no albo jedno, albo drugie, tak? Od osób starszych dostałem bardzo fajny feedback i to się dla mnie liczy, a to, że kidoskom coś nie odpowiada, no to bardzo im przykro. No i co? Słabo z twojej strony, kiedyś na streamach go wyzywałeś, a teraz bałeś się dać mu puncha. No i co? Żyjecie jakimiś odkopanymi shotami z 2019 roku, gdzie mówię puszek i Disa, albo wychodzę od honi z pokoju i tam puszczę jakąś wiązankę. Na pewno wiecie, o co chodzi, bo to też na TikToku się mocno przewijało. Poziom humoru i styl prowadzenia streamów trochę się zmienił. Jest rok 2022, tamto to było z 2019 roku, jakieś stare szoty odkopane, więc polecam się obudzić co niektórym. Mega się boję dać puncha słownego oczywiście. Nie chcę wychodzić na siłę na kretyna, po co mam robić jakieś puncze słowne, skoro mogę oktagonie dać je bez słów. No, także to by było na tyle. Nagraliśmy coś tam, to też nie jest jakiś mega specjalny vlog. Było mało czasu, dużo osób i jakby nie kręciło też, a fajnie jak wiecie, jakaś ekipa większych youtuberów podbije do nas i my się przyłączymy i stworzymy taki jakby z 2 kamer materiał, a jak ktoś nie kręcił, gdzieś tam stali w jakimś gronie, gadali, to też nie chcieliśmy podbijać i na siłę coś tam ukręcić. Pewnie jeszcze się pojawią jakieś fajniejsze vlogi. To jest taki na przetarcie, jeszcze starym sprzętem nagrywany. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, komentarzyk, będzie mi miło, suba z dzwoneczkiem. No i co? Lecimy, trenujemy, zostało jeszcze trochę czasu. Będzie dobrze. Idziemy robić dymy w oktagonie, a te konferencje i te wszystkie rzeczy dookoła tego, no to jest taki dodatek i też no... Ja już mam swoje lata, nie chcę mi się dymić wszędzie, na każdej płaszczyźnie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i fajnie, cieszę się, że starsze osoby fajnie to odebrały. Gdzieś tam pozytywny feedback od nich dostałem, to się dla mnie liczy, a to, że kidoskom się nie podoba, no to trudno. Musicie sobie zmienić osobę, którą będziecie oglądać. Dzięki i nara.